Przede wszystkim witam głównych bohaterów dzisiejszej uroczystości, czyli zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Witam także gości, którzy swoją obecnością zaszczycili naszą dzisiejszą uroczystość i są z nami. Doktor habilitowany Sławomir Przybyliński, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pani Halina Ciunel, radna miasta Olsztyna. Marcin Galibarczyk, dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. I bardzo serdecznie witamy panią Alicję Pogorzelską, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12, gospodyni tego obiektu. Witam także członków Olsztyńskiej Rady Sportu, prezesów, dyrektorów, kierowników olsztyńskich klubów sportowych, dyrektorów wydziałów i biur Urzędu Miasta Olsztyna, jednostek miejskich i olsztyńskich szkół. I oczywiście witam wszystkich Państwa, którzy przyjęli nasze zaproszenie i którzy postanowili swoją obecnością zaszczycić naszą dzisiejszą uroczystość. Dziękujemy bardzo, że tu jesteście. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. I na początek poproszę o zabranie głosu pana prezydenta Piotra Grzymowicza. To coroczne spotkanie, co prawda było przerwane przez te ostatnie dwa lata jako bezpośrednie, przepraszam pana rektora również bardzo gorąco, oczywiście witam, było przerwane pandemią, ale wyście normalnie trenowali, przygotowaliście się do różnego rodzaju rywalizacji, występów, zawodów, szlifowaliście swoje talenty, formę i występowaliście na różnych arenach zarówno naszego kraju, jak i świata. A przecież wiemy, że w ubiegłym roku była co prawda opóźniona, bo to był rok 2021, miała się odbyć w 2020 olimpiada, ale również nasi przedstawiciele olsztyńskiego sportu jak zwykle reprezentowali nas, nasz, mogę powiedzieć, samorząd, wspólnotę samorządową na tych igrzyskach w Tokio. I tutaj chciałbym serdecznie i gorąco podziękować Wam, tym, którzy reprezentowaliście Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie, nasz kraj na tej arenie, bo olimpiada to jest wyjątkowe święto dla wszystkich uczestników, dla wszystkich sportowców i również nas jako kibiców. Wiemy, że reprezentował nas, akurat widzę, Mateusz Kamiński. Na pewno jest dzisiaj ze swoim trenerem, tatą. I reprezentował nas Konrad Bukowiecki. Nie widzę, chyba nie ma, ale zapewne przygotowuje swoją formę do kolejnych występów, gdzie też jego tata jest jego trenerem i to na pewno jest wyjątkowe, że całymi rodzinami po prostu Państwo uprawiacie sport, przekazujecie wcześniejsze swoje doświadczenia i podam kolejne, następne przykłady, bo jest z nami również judoka. Macieja nie ma, ale jest pan trener, ojciec oczywiście, także również cieszymy się i gratulujemy. Jest z nami, jak widzę, również pan Maciej Kowalewicz, jest tata Macieja Kowalewicza, naszego znakomitego strzelca, a więc cieszymy się z tego, że tak wspaniałe rodziny sportowe w naszym mieście tak pięknie kultywują te dyscypliny sportu, które wybraliście, które uprawiacie i dzięki którym możemy promować, tak jak powiedziałem, i miasto, i środowisko, i kraj na całym świecie. Z olimpijczyków była jeszcze Aleksandra Lisowska, zawodniczka naszego klubu sportowego. A jest z nami, no właśnie, nie poznałem. Cieszymy się bardzo, bo podziwialiśmy zawsze i podziwiamy i
rozumiem, że trwają przygotowania do kolejnych zawodów, że będziemy mogli podziwiać zarówno Aleksandrę, jak i oczywiście wszystkich innych Was przygotowujących się do tego sezonu, bądź też już startujących w różnego rodzaju zawodach. Ja proszę wybaczyć, wymieniłem tylko kilku tych, którzy byli przede wszystkim na olimpiadzie, ale przecież Wy wszyscy uprawiacie różne dyscypliny sportu, jesteście bardzo aktywni, macie tych najwierniejszych kibiców, na pewno jakimi są Wasi rodzice, no i macie wspaniałych trenerów, wychowawców, którzy codziennie są z Wami, którzy Was wspierają, którzy pomagają Wam szlifować Waszą formę. Dzisiaj spotkaliśmy się, ażeby podsumować ten rok 2021, żeby między sobą również na pewno wymienić różnego rodzaju doświadczenia, jakże ważne w życiu sportowca, który oczywiście kocha sport, uprawia ten sport, ale ma też różnych innych wiele obowiązków, bo przecież jesteście ludźmi bardzo młodymi i również uczęszczacie do wielu wspaniałych naszych szkół. Jest z nami dzisiaj, widzę, również pani dyrektor naszej szkoły sportowej. Kłaniam się. Bardzo witamy. Jestem przekonany, że wielu z Was właśnie do liceum numer 5, jak się nie mylę, Szkoły Mistrzostwa Sportowego uczestniczy. Oczywiście jest tam również szkoła podstawowa i my jako organ założycielski, jak to mówimy, tak oficjalnie, oczywiście jako miasto, jako samorząd, jesteśmy dumni, że możemy Was gościć w naszej szkole, że możecie tam zdobywać swoją wiedzę, umiejętności, nie tylko tą sportową, ale i również tą do przyszłego, normalnego, dorosłego życia. Szanowni Państwo, jest z nami również niezwykła osoba, którą chciałbym wymienić, Leszek Dublaszewski. To jest Pan tutaj po lewej mojej stronie, po Państwa prawej stronie, w części siedzący, który od 50 lat jest aktywnym działaczem na rzecz sportu olsztyńskiego, warmińsko-mazurskiego i polskiego. Naprawdę, jest to piękne, jak możemy połączyć młodość oczywiście z pewną historią i również z osobami, którym to osobom na sercu leży. Olsztyński sport, rozwój dzieci, rozwój młodzieży, bo przecież bardzo często uczestniczycie, a my jako samorząd oczywiście jesteśmy również z tego tytułu oceniani w tak zwanym współzawodnictwie szkolnym dzieci i młodzieży. W tym współzawodnictwie w kraju na przeszło 800 gmin. Jesteśmy na 14 miejscu, a więc jest to miejsce wysokie. Za to chciałbym serdecznie Wam podziękować, pogratulować i Wam, i oczywiście wszystkim działaczom, wszystkim trenerom, rodzicom, nauczycielom, z którymi na co dzień się stykacie i którzy tak bardzo o Was dbają, a Wy sami wkładacie tak wielkie, wielkie serce w to, ażeby uprawiać Wasze ukochane dyscypliny sportu. Dzisiaj chcielibyśmy wręczyć zarówno nagrody za te wybitne osiągnięcia, chcielibyśmy również powiedzieć o stypendiach, które samorząd olsztyński przekazuje na rzecz Waszej aktywności, sportowej aktywności. Jest to przeszło 430 tysięcy złotych w skali roku. Jak i doskonale wiecie, że reprezentując różnego rodzaju organizacje, związki sportowe, również macie możliwość korzystania ze środków, którymi jesteśmy w stanie dysponować i przeznaczyć na różnego rodzaju przygotowania sportowe, obozy, czy też inne wydarzenia, które samorząd wspiera. Na to przeznaczamy przeszło 2 miliony złotych. Jest z nami dzisiaj również pani dyrektor, pani prezydent, oczywiście odpowiadająca za cały pion wychowania, edukacji, oświaty i sportu, i pani dyrektor Alicja Dzietowiecka, która na co dzień z Wami współpracuje i również rozlicza, bo
pieniądze publiczne zawsze muszą być pod kontrolą, ale jestem przekonany co do tego, że na pewno w sposób bardzo, bardzo roztropny wszyscy dysponujecie Państwo i wykorzystujecie te środki w jak najlepszy sposób, ażeby po prostu mogło ono służyć dla rozwoju Waszych talentów i sportu olsztyńskiego. Nie będę więcej mówił, bo już i tak za dużo mówię, a wobec tego krótko. Serdecznie dziękuję Wam za Waszą aktywność. Życzę wspaniałej formy, wspaniałych występów, podnoszenia swoich umiejętności i oczywiście spełnienia wszelkich marzeń, bo jestem przekonany, każdy sportowiec dąży do tego, ażeby po prostu wygrywać, ażeby również startować na arenach i kraju, i świata, i być dumnym z tego, że występuje z orzełkiem na piersi. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Dziękuję. Na początek chcemy uhonorować osoby, które od lat angażują się w rozwój i popularyzację sportu w naszym mieście. I ponownie zapraszam pana prezydenta Piotra Grzymowicza na scenę do wręczania statuetek, a pierwszą z nich chcielibyśmy przekazać w ręce osoby już dzisiaj wspomnianej. Człowieka, który w tym roku obchodzi 50-lecie działalności na rzecz rozwoju olsztyńskiego sportu. Zapraszam na scenę pana Leszka Dublaszewskiego. Drugą osobą, którą chcielibyśmy szczególnie wyróżnić, jest dziennikarz i działacz sportowy od lat związany ze sportem na Warmii i Mazurach, pan Marek Dabus. Leszek Dublaszewski przez wiele lat w okresie największych sukcesów naszych zawodników w piłce ręcznej był dyrektorem olsztyńskiego klubu Warmia Traveland. To także animator wielu imprez sportowo-rekreacyjnych, długoletni działacz sportowy i prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ostatnio dał się poznać jako pomysłodawca utworzenia nad jeziorem Ukiel Alei Sław Olsztyńskiego Sportu. Drugi wyróżniony, Marek Dabkus, przez 17 lat pracował w Gazecie Olsztyńskiej, później w Dzienniku po Jeziorze, a następnie w Radiu Olsztyn. W tym okresie był korespondentem Przeglądu Sportowego, Sportu i Tempa. W 2010 roku założył portal internetowy wamasport.pl. Dziękuję panu bardzo. Poproszę, żeby pan prezydent został jeszcze na scenie i czas na nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów za wyniki sportowe osiągnięte w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Na początek zawodnicy, którzy w 2021 roku uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020 oraz trenerzy. Jednocześnie oczywiście przypominam, żeby w przypadku nieobecności zawodników podchodziła na scenę inna osoba. Nagrodzeni to Aleksandra Lisowska, zawodniczka KS AZS UWM w Olsztynie, lekka atletyka. Konrad Bukowiecki, zawodnik KS AZS UWM w Olsztynie, lekka atletyka. Mateusz Kamiński, zawodnik Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych, kajakarstwo. I Maciej Sarnacki, zawodnik Towarzystwa Sportowego Gwardia Olsztyn Judo. Zapraszam także trenerów. Ireneusz Bukowiecki, KS AZS UWM w Olsztynie. Andrzej Kamiński, Olsztyński Klub Sportów Wodnych. Wojciech Sarnacki, Towarzystwo Sportowe Gwardia Olsztyn. Teraz zapraszam na scenę zawodników, którzy dostarczyli nam niesamowitych emocji, zdobywając medale podczas Mistrzostw Świata, Europy oraz Polski.
I przypominam oczywiście o tym, żeby w razie ich nieobecności zastąpiła ich na scenie inna osoba. A nasi nagrodzeni to Maciej Kowalewicz, zawodnik TS Gwardia Olsztyn, strzelectwo sportowe. Zapraszamy trenera, który odbiera w jego imieniu. Maciej Kowalewicz ma mnóstwo osiągnięć na koncie. Nie będę wszystkich wymieniać, ale dziękujemy między innymi za Puchar Świata w strzelectwie sportowym, za dwa pierwsze miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów, za pierwsze miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski i za złoto w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Kolejna nasza zawodniczka, którą chcielibyśmy wyróżnić, to Julia Walczak, zawodniczka Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych Kajakarstwo. Ma między innymi czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów i trzecie miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Daria Pedowska, zawodniczka Fundacji Jacht Club Junga, żeglarstwo, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów. Zapraszamy. Bartosz Grabowski, zawodnik Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych Kajakarstwo. I imponujące aż trzy drugie miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, Młodzieżowych Mistrzostwach Europy i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Wielkie brawa! Łukasz Cudnoch, zawodnik KS AZS UWM Taekwondo Olimpijskie. Trzecie miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy i dwa drugie miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. To nasi wszyscy zawodnicy, ale zapraszamy jeszcze na scenę trenerów, którzy oszlifowali te diamenty. Zapraszam Bogdana Kowalewicza, trenera TS Gwardia Olsztyn, strzelectwo sportowe. Robert Włodarczyk, trener Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych Kajakarstwo. Anna Goryszewska, trenerka Nauticus Yacht Club Olsztyn, żeglarstwo. Paweł Kuźmicki, trener Nauticus Yacht Club Olsztyn, żeglarstwo. Wacław Szukiel, trener Nauticus Olsztyn Yacht Club, żeglarstwo. Adam Liszkiewicz, trener Fundacji Jacht Club Junga, żeglarstwo. I Grzegorz Prokopowicz, trener Akademickiego Klubu Sportowego przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej, żeglarstwo osób niepełnosprawnych. Zapraszam. I teraz zapraszam na scenę kolejną osobę. Dziękuję, myślę, że zdjęcia zrobione. Pan prezydent, proszę o pozostanie i zapraszam na scenę trenera Konstantego Tarbojskiego oraz zawodników Klubu Sportowego Szczypiornia Olsztyn. Pan prezydent przyznał im nagrody, wyróżnienia oraz stypendia sportowe i wyróżnienie otrzymują Jakub Ałaj. Wielkie brawa, szanowni państwo. Piotr Papisiak, Karol Domagalski, Fabian Masłowski, Klaudiusz Leszczyński, Mateusz Reszczyński, Krystian Strączek, Szymon Konarzewski, Maciej Warliński, Sebastian Pusiak, Eryk Kulas, Jakub Brądzelewski, Maciej Redkiewicz, Filip Lewalski, Igor Graczyk, Robert Targoński i Michał Safiejko. Zapraszam także stypendystów KS Szczypiorniak Olsztyn, Dominik Lewandowski, Przemysław Mosiewicz, Jakub Ostrówka i Jakub Jurewicz. Wielkie brawa!
tenisiści sięgnęli po złoty medal Mistrzostw Polski Juniorów i tym samym zawodnicy KS Szczypiorniak Olsztyn zostali najlepszą drużyną juniorską w piłce ręcznej w Polsce. Mistrzostwa rozegrane zostały 19 marca 2021 roku w Tarnowie. W zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów i w Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu długodystansowym. Livia Liszkiewicz, Fundacja Jacht Club Junga, Dzień Żeglarstwo Lodowe. Zapraszam trenera. Pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów zdobyła Livia. I kolejna osoba, którą zapraszam do nas na scenę, to Joanna Ryba, KS AZS UWM Olsztyn, tenis stołowy osób niepełnosprawnych. Gratulujemy zdobycia pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych i trzeciego miejsca w indywidualnych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych. Zuzanna Mróz, zawodniczka Nauticus Yacht Club Olsztyn Żeglarstwo.
To kolejna zawodniczka, która ma kilka sukcesów na koncie, między innymi drugie miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Zuzanna Zielińska, zawodniczka Nautikus Yacht Club Olsztyn, żeglarstwo. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w kategorii kobiet oraz trzecie miejsce w kategorii Open. Tymoteusz Wysocki, zawodnik Nautikus Yacht Club Olsztyn, żeglarstwo. Piąte miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy i drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. Michał Szajdek, zawodnik Olsztyńskiego Klubu Sportowego Sportów Wodnych, kajakarstwo. Nasz zawodnik ma na koncie między innymi piąte miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów i trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. Michał Karotka, zawodnik Towarzystwa Sportowego Gwardia Olsztyn, judo. Drugie miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Zapraszam także na scenę Wiktora Żukowskiego, zawodnika KS Budowlani Olsztyn, za pasem. Tu z kolei zmierza do nas dumny tata, ponieważ zawodnik zdobył między innymi trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów i trzecie miejsce w Pucharze Polski Juniorów. Gabriela Czyżewska, zawodniczka Towarzystwa Sportowego Gwardia Olsztyn, sumo. Zapraszamy tatę. Pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetek i trzecie miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. I ostatnia wyróżniona, Joanna Grudzińska, zawodniczka Towarzystwa Sportowego Gwardia Olsztyn, sumo. Trzecie miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Gratulujemy. Zawodników, którzy promują nasze miasto podczas zawodów w kraju i za granicą.
Dlatego też stypendia sportowe dla najbardziej utalentowanych olsztyńskich zawodników finansowane są przez miasto w ramach środków dotacyjnych przeznaczonych na całoroczne szkolenia sportowe. W tym roku sfinansowanych zostało 95 stypendiów sportowych olsztyńskich zawodników reprezentujących 16 klubów sportowych. I oczywiście przypominam, by w razie nieobecności zawodników na scenę przyszła inna, wyznaczona do tego osoba. Zaczniemy od sportu indywidualnego. Zawodnicy lekkoatletyki z klubu sportowego AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jakub Kozacki, 5. miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów. Zapraszamy. Kacper Lewalski, 2. miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów. Wiktoria Cybulska, 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Damian Sobul, 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. Aleksandra Lis, 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Lena Sadurska, 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Julia Twardowska, 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Sebastian Michalak, 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Alicja Piechocka, 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. Teraz zawodnicy pływania. Martyna Kraszewska z Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran za 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. Karolina Piechowicz z klubu Swimland Olsztyn za 3. miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów oraz 2. miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów. Tomasz Kraczkowski z klubu Swimland Olsztyn za 2. miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów 17-18 lat. Zapraszam także zawodników kajakarstwa z Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych. Antoni Łapczyński za 2. i 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. Paweł Wiśniewski za 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. I zapraszam zawodniczkę gimnastyki sportowej z Uczniowskiego Klubu Sportowego SMS Olsztyn, Milena Krasicka za 1. miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Bartłomiej Borkowski za 18 miejsce w Górskich Mistrzostwach Polski Juniorów. I Piotr Jaczuk za 4 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Osoby, które mają odebrać za naszych zawodników nagrody, to oczywiście zapraszam również Państwa na scenę. A jeśli nie, to później Biuro Sportu oczywiście przekaże wszystkie nagrody dla naszych zawodników. Aleksandra Wyżykowska, Patrycja Mazur,
na koniec zapraszam pierwszoligowe koszykarki z koszykarskiego klubu sportowego Olsztyn. Joanna Kałchowska. Alicja Wawrzyniak. Marta Sztomberska. Natalia Sobotka. Patrycja Daliga. Karolina Wierzyńska. Izabela Birkos. Martyna Przeracka.